Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Łącząc Pasja.pl. Razem z nami Marek Plawko. Dzień dobry, witam serdecznie widzów Łączy Nas Pasja. Panie Marku, czterech lekko atletów w najlepszej dziesiątce plebiscytu Przeglądu Sportowego i Pulsatu Sport na najlepszego sportowca w naszym kraju. To jest sukces niesamowity chyba całej dyscypliny, tak mi się przynajmniej wydaje. No tak, ale zwróćcie uwagę, że lekka atletyka ostatnio jest na fali znoszącej, to bardzo wysokiej fali, na jakiej nie było od czasów Wunderteamu. Nie na wyrost jest mówienie, że to jest Wunderteam 2.0, biorąc pod uwagę nomenklaturę digitalową, czyli cyfrową obecnego pokolenia. Zwycięstwa w klasyfikacji medalowej, mistrzostw Europy, halowej mistrzostw Europy, liczba medali na mistrzostwach świata, to robi wielkie wrażenie. Rekord świata. No, które pokolenie dawno polskie nie miało, miało szansę oglądać wyczyny na poziomie rekordów świata na stadionie lekkoatletycznym? Nie było takiej sytuacji dawno. W związku z tym mówimy o tym, że jest lekka atletyka na fali i chyba zasłużyła sobie po raz kolejny, bo w przyszłości takie rzeczy się zdarzały, żeby zdominować niejako ten plebiscyt, nie może, jeżeli chodzi o najwyższe miejsca, ale pod względem liczby reprezentantów w dziesiątce. Pamiętam Osakę 2008 rok, kiedy cieszyliśmy się z pana medalu, z medalu Ani Jesień. Teraz tych medali jest tyle, że my cieszymy się z medali Adama Chrzota, Anity Wodarczyk. My teraz troszeczkę niektórzy mówimy, że Anita Wodarczyk była lekko bez formy lub lekko miała lekki problem z nadgarstkiem, a ona wygrywa Mistrzostwa Świata, a jej koleżanka młodsza z reprezentacji zdobywa brązowy medal. Nadmiar bogactwa, możemy o takim czymś mówić w ogóle, czy to jest troszeczkę na wyrost mimo wszystko, że jest aż tak dobrze? Nie, no jest absolutnie. Ja pamiętam też, Osaka, mieliśmy trzy medale, ale później były w 2009 roku Mistrzostwa Świata w Berlinie, kiedy ja pamiętam, jak wracałem z Osaki, byłem rozpoznawalny jako jedyny mężczyzna indywidualnie zdobywający medal. Ania była jedyną kobietą indywidualnie zdobywającą medal, bo jeszcze mieliśmy medal w sztafecie, były tylko trzy krążki. I ten medal miał wielką wartość, bo był czymś unikalnym. A później mamy Mistrzostwa Świata w Berlinie, nagle tych krążków jest 8. Po dyskwalifikacji jeszcze się okazało, że jeszcze jest 9 dołożony. I nagle się okazuje, kurczę, jak tu stanąć teraz do mediów po Mistrzostwa Świata i jednym tchem wymienić wszystkich medalistów. Trzeba się już zastanawiać, ale to jest klęska urodzaju, to jest coś pięknego. Mało tego, na kolejnych Mistrzostwach Świata te sukcesy się powtarzały, ale powtarzały się przy nowych nazwiskach, więc mówimy już nie o przypadku, nie o tym, że bo inni byli słabsi, być może byli, ale to są Mistrzostwa Świata i każdy się szykuje do tej imprezy na 100%. I nagle się okazuje, że mamy już nie 8, 10, ale 12, 13, nawet i 16 kandydatów na medale. Połowie się udaje i wracamy z 8-krążkowym dorobkiem medalowym niemalże z każdej imprezy. Ja jestem szczęśliwy jako kibic. Bałem się, że nie będę miał komu kibicować, kogo oglądać. Będę się stresował przed telewizorem, o czym się stresuję, ale ten stres bardzo często wieńczony jest dreszczem na rękach, dreszczem na plecach, czasami momentami wzruszenia, ukradkiem, wycieraną łzę i wielką radością. Bo to są jeszcze ludzie, z którymi ja miałem okazję trenować, ja ich znam doskonale, znamy się wszyscy doskonale, razem spędzaliśmy dużo czasu na zgrupowaniach. To nie jest jeszcze tak daleko, że te pokolenia są odległe od siebie. My czujemy bardzo bliskie relacje, więc duże chwile wzruszenia i coś pięknego. Nie ma przesady w tym, że mamy nadmiar medalistów, ale ten nadmiar jest w bardzo pozytywnym znaczeniu. Rok olimpijski jest bardzo specyficzny. Sezon halowy miał to do siebie, że wiele osób, które sceptycznie patrzy na nasze osiągnięcia, kiedy wygraliśmy klasyfikację generalną medalową, mówiło, że Mistrzostwa Europy halowe są troszeczkę odpuszczane przez niektórych lekkoatletów i z tym nie ma się co chyba kłócić, bo czasami po prostu tak jest, że niektórzy odpuszczają halę, a jeszcze Mistrzostwa Europy po Igrzyskach Olimpijskich są bardzo specyficzne, no ale już Londyn to już naprawdę nie ma co do czego przyczepić, tak naprawdę. Nie tylko starsi zawodnicy jak Anita Wodarczyk, ale też wielu młodszych zawodników, które się pokazało z fajnej strony. Jeżeli tych medali nie zdobyli teraz, to medale zaraz zdobędą. Chociażby Marika Andrzejczyk, która nie zdobyła, nie startowała tutaj w Londynie, a jakby startowała, to by też powalczyła o medal. Więc to nie jest tak, że po prostu pewna generacja sportowców zdobywa medale teraz, a za 2 lata czy za 4 lata będziemy znowu mieli problem, tylko że to może być kontynuowane. Absolutnie, mamy zmianę warte, a taką chyba wzorcową, najpiękniejszą, jaką można sobie wyobrazić, mamy w męskiej kuli. Zastanawialiśmy się, co po Majewskim. Kurczę, przecież tam Majewski wygrywał z 2-3-metrową przewagą Mistrzostwa Polski. Nagle się okazuje, że cała bateria wielkich panów
wzięła to żelastwo od ręki i zaczęła rzucać na bardzo wysokim światowym poziomie. Mówiliśmy o płynnej zmianie z Konradem Bukowieckim, ale mamy jeszcze Michała Hratyka. Mamy innych zawodników, którzy bez kompleksów startują z najlepszymi zawodnikami na świecie i pchają rzeczywiście bardzo daleko, na takie odległości, jakie jeszcze 5 lat temu były niewyobrażalne dla wszystkich poza Tomkiem Majewskim. Do Małachowskiego dołączył Urbanek, do Wodarczyk dołącza Malwina. Słuchajcie, tu są płynne zmiany warty i to nie są przypadkowe medale, to są medale już zdobyte na podstawie doświadczenia starszych zawodników, na podstawie doświadczenia trenerów, którzy współpracowali z tym sztabem. Ta wiedza jest dzielona wewnątrz reprezentacji. To wszystko działa jak na oliwioną oliwa. Mam nadzieję, że nikt do tej oliwionej maszyny w te tryby pięknie naoliwione, idealnie chodzące nie dosypie nigdy piasku, bo będziemy mieli dużo, dużo sukcesów i mam nadzieję, że to już będzie po prostu regułą, że tyle medali zdobywamy. Ja rozmawiałem z Artem Partyką podczas Mistrzostw Świata w Londynie, który mówił, że miarą naszej wielkości jest to, że świeżo upieczony rekordzista Polski, czyli Konrad Bukowiecki, nie jest najmocniejszym zawodnikiem naszej reprezentacji w swojej konkurencji, bo Michał Hratyk jechał na Mistrzostwa Świata z większymi szansami na medal lub z większymi... więcej osób wróżyło to, że on może zdobyć medal, bo chwilę przed mistrzostwami był w znakomitej formie, był lepszy niż Konrad. Tak to możemy postrzegać właśnie, że my nie wiemy, który z naszych reprezentantów Wojciechowski i Lisek. Znowu konkurencja, w której my tak naprawdę nie wiemy, który z nich stanie na podium. Jest Robert Sobera, nie zapominajmy, Robert Sobera jest przecież aktualnym mistrzem Europy i zza pleców swoich dwóch bardziej utytułowanych kolegów nagle okazał się w danym konkursie najlepszy. Więc rzeczywiście mamy niektóre konkursy, gdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak one się rozstrzygną, ale nie tylko kto zdobędzie medal w ogóle na świecie, ale który z naszych zawodników będzie wyżej. I to jest pchnięcie kulą, to jest chociaż troszeczkę już rzut dyskiem męskim i zdecydowanie męska tyczka. I to są takie konkurencje, które przyciągają uwagę, ale przecież mamy biegi. Lewandowski, Kszczot. Lewandowski teraz próbuje się wydłużyć, biegać na 1500 metrów, ale wcześniej próbowali sił oboje na 800 metrów i też nie było wiadomo, który z nich zamelduje się na mecie pierwszy. Jeden i drugi pokazali już, że potrafią rozstrzygać te biegi na swoją korzyść. Chcę powiedzieć, czy tych konkurencji biegowych powinno być troszeczkę więcej w naszej czołówce, jeżeli chodzi o świat, bo mamy Angelikę Cichocką wśród kobiet, Joannę Jóźwik wśród kobiet, Lewandowski, Kszczot, tak jak pan powiedział, czy tych zawodników, którzy biegają na 400 płotki, powinno być troszeczkę więcej, żeby ta drużyna była kompletna, czy na razie nie ma co wybrzydzać? No chcielibyśmy, ale rzeczywiście nie ma co wybrzydzać. Jest pewna reguła, według której Polski Związek też dystrybuje środki i stara się zagwarantować przygotowania, że tak właściwie ciężko wynaleźć się z koło na nowo. W sprintach mamy relatywnie statystycznie, nie mówię o jakichś tam naturalnych predyspozycjach, ale chociażby z statystyką, z którą się ciężko dyskutuje, to jest dziedzina matematyki, która jest bardzo wymierna i jest wykazana w liczbach, więc mamy co przeczytać i się nad czym podeprzeć. Nie mamy szans według statystyki stworzyć Michaela Johnsona czy Wade'a Weidnikerka, chyba że zdarzy się jakiś cud, ale nie będziemy mieli takich zawodników wielu, będzie jeden, dwa i to jest wszystko. Mamy teraz urodzaj, w moim pokoleniu mieliśmy tylko Pawła Czapiewskiego, a teraz mamy już kilka nazwisk, które możemy wymieniać w biegach średnich, więc jest duża poprawa i oczywiście chciałoby się więcej, bo to jest apetyt rośnie w miarę jedzenia. Oczywiście ja bym chciał, żebyśmy mieli kogoś w sprintach na 100 metrów, na 200 metrów, tak jak wyniki Marcina Urbasia z przeszłości, może Ewa Swoboda, kto wie, nawiązuje mocno do tradycji i mocnej konkurencji i jak wygrywała, jeszcze doskonale pamięta Irena Szewińska, która przy takiej okazji, jak dzisiaj byliśmy, przekazuje tą wiedzę i tę historię, za pomocą których generuje u nas ciarki na plecach, więc tak, chciałoby się tego więcej. Proszę powiedzieć, ile płotkarzy na 400 metrów Polski zdobędzie medal na Mistrzostwach Europy w Berlinie, bo w Amsterdamie Joanna Linkiewicz miała srebrny medal. Czy jest szansa, żeby ten wynik poprawić, wyrównać albo poprawić? Jest kilku zawodników, którzy do tego aspiruje, czy ten jeden medal to byłoby naprawdę już bardzo, bardzo dobrze? Będzie bardzo dobrze, z tego względu, że płotki to są loterią. Oprócz tego, że loterią jest sam bieg, to loterią są też przygotowania. I poza Felixem Sanchezem, czy wcześniej w historii Edwinem Mosesem, jakby porównywać chociażby męskie 400 płotki, nie byłoby zawodnika, który by 3-4 sezony z rzędu mógł na wysokim poziomie biegać. Tą regułę złamała w przypadku kobiet Ania Jesień, ale takich zawodników zbyt wielu w historii też Polski nie było. Dobrze, na sam koniec proszę powiedzieć, jaki jest prognostyk na Birmingham? Mówimy o marcu, o hali. Jaki jest prognostyk na Berlin? Która impreza dla nas będzie bardziej udana? Mówię, oczywiście więcej medali powinniśmy zdobyć na Mistrzostwach Europy. Pytanie, która będzie bardziej udana
dla osób, które się tak jak pan znają na lekkoatletyce i mierzą ten sukces nie ilością medali po prostu, tylko ich wartością i tego, że trzeba realizować z całym światem, a nie tylko z zawodnikami starego kontynentu? Ja myślę, że dużo ciekawszą do oglądania, do percepcji zarówno przed telewizorem, jak i na hali, tu już zdradziłem, są zawody halowe. Z tego względu, że tam jest bardzo krótki program, bardzo intensywny program i tak właściwie oglądając transmisję, co chwilę startuje jakiś Polak, a na ostatnim naszym poziomie sportowym, który ci zawodnicy reprezentują, ten Polak startuje z szansami na medal. To powoduje, że te emocje są skomasowane w bardzo krótkim czasie, bardzo mocno, bardzo dużo. Czego nie można powiedzieć o mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata tych stadionowych, z tego względu, że ten program jest rozłożony, tam jest od 6 do 10 dni. Za tym idzie, trzeba czekać i ustawiać sobie zegarek, kiedy dany Polak w jaki dzień startuje. Na przypadku zawodów halowych tego nie ma. Piątek, sobota, niedziela, bum, 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 codziennie coś się dzieje, codziennie jest jakiś medal, codziennie sukces, więc idealne zawody do oglądania i do cieszenia oka tym pięknym sportem, jakim jest lekkoatletyka. Na sam koniec, czy Belgrad powtórzy w tym roku Rafał Omelko, czy będzie bardzo trudno stanąć chociażby raz na podium? No ja myślę, że to jest coś takiego, że jak już tam był, zaznał tego smaku i on nie będzie się odpuścić. Jak taki rekin, jak poczuje krew, nie odpuszczę. Mam nadzieję, że Rafał Omelko takim rekinem w tym sezonie będzie. Czekamy, liczymy na niego i czekamy na medale Polaków w 2018 roku. Jak najbardziej, trzymam za niego kciuki. To on był też moim partnerem treningowym, więc za niego chyba podwójnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.